Witajcie, gwiezdni, ziemscy wędrowcy, odkrywający siebie w różnych odsłonach pogody. Ta pogoda na Ziemi tak bardzo związana jest z wodą, prawda? A woda tak bardzo związana jest z naszą emocjonalną stroną. Mamy prawie pełnię, a pełnia bardzo fajnie księżycowa wpływa na tą wodę w organizmie, budzi tą naszą emocjonalną stronę i możemy przeżywać różne rzeczy w sposób taki, że się wypłukują i ujawniają w naszych emocjonalnych reakcjach. I to jest po prostu niesamowita przestrzeń do poznawania siebie. Bo tak naprawdę to przez emocje możemy tak wiele rzeczy dostrzec. Warto się zastanowić, zapytać siebie, czy są jacyś nauczyciele w naszym życiu, którzy są w stanie nas tak pobudzić emocjonalnie. Tak można powiedzieć, zaprosić do jakiegoś, można powiedzieć, ekspresyjnego przeżywania tego życia. Częstokroć ci nauczyciele to wywołują w nas emocje, które jesteśmy zaskoczeni, że już tak byliśmy osadzeni, tak spokojni, a tu po prostu ktoś się pojawił, coś powiedział i dotknął takiego punktu w nas, który wzbudził w nas emocje. I to jest piękne. To są piękni nauczyciele, bo dzięki nim możemy rozpoznać, że my gdzieś do czegoś się przywiązaliśmy. I tak naprawdę te wzbudzające się emocje, które często niosą ze sobą koszmarne różne sytuacje, różne teatry, różne dramaty, one wynikają tak naprawdę z tego, że gdzieś my w swoim podejściu do życia, w spojrzeniu na pewne rzeczy, przywiązaliśmy się, czy do jakiegoś obrazu siebie samych, czy do jakiejś sytuacji, czy w ogóle różne opcje, które my wyhodowaliśmy swoim, można powiedzieć, takim uzależnianiem siebie od czegoś. I tak częstokroć jest trudno nam puścić sytuację, i gdzieś wchodzimy, bo coś nas trzyma. I przychodzą tacy nauczyciele, coś powiedzą, coś zrobią, czy sytuację i nas podkręcą. Fajnie jest to obserwować, za każdym razem obserwować. Teraz jest pełnia, więc ta woda się bardziej, wzburza, ale może też nie dotykać. Może być tak, że różne burze do nas przychodzą, różne stany pogodowe i nas nie dotykają, bo my je przepuszczamy. Nie ma w nas reakcji wynikającej z takiego trzymania się czegoś, czy po prostu takiego chcieństwa, takiego zacisku w sobie, który chce coś złapać, coś chce osiągnąć, coś to swoje chcieństwo chce mocno rozwijać. I to jest piękne. Kochani, częstokroć można też spotkać ludzi, którzy czasami można spotkać, którzy, załóżmy, wstrzymują się od picia. Generalnie woda jest w każdym z nas i ci wstrzymujący się na dłużej od picia bardzo lubią kąpiele w wannie, częste prysznice, a najlepiej klimat, gdzie wilgotność jest 100%. Wtedy jest idealnie. Także w imię jakiejś różnej tam idei odnośnie tego, żeby się wznieść, nie pijąc, to i tak ta woda potrzebuje się do nich w ich ciałach przejawiać, wymieniać, przenikać i tak dalej. To jest normalne. Zamykamy jeden kanał, a się kanały inne otwierają i my naturalnie dążymy i potrzebujemy z tą wodą się spotykać. I do czego to prowadzi? Prowadzi do tego, że tak naprawdę to my
w tej swojej emocjonalności, w tej swojej wodności, że tak to ujmę, mamy przywilej doświadczania zmysłowego życia. Jakkolwiek byśmy to nie ujęli, to woda, emocjonalność jest częścią tego doświadczenia na Ziemi. Piękną częścią, pięknym doświadczeniem, dlatego że doświadczanie emocji, doświadczenie różnych stanów hormonalnych nas po prostu prowadzi przez taką przygodę życia. Ja wiem, już o tym mówiłem w poprzednich filmikach, że tam, gdzie się trzymamy jakiegoś stanu hormonalnego, trzymamy się, chwytamy jakieś emocji, które chcemy powtarzać, a nie jesteśmy obecni w tu i teraz i one sobie przychodzą. My obserwujemy różne nieraz zaczepki, nieraz wzbudzimy w sobie jakieś dramaty, czy jakieś mega high radości, a one przemijają, bo taka jest ich natura. Woda się wzburza i się uspokaja. I to jest coś, co jest częścią naszego bycia tu na tej ziemi. Jedynie co to, kiedy zaczynamy się chwytać, trzymać, chcieć coś powtarzać, to i dążyć, upatrywać w jakim stanie emocjonalnym, hormonalnym swoje szczęście, no to zaczynamy się ściskać i wchodzić w niezłą iluzję pogoni za sobą samym. Tak naprawdę to my, kiedy wystrajamy się, odnosząc się do tego filmiku wcześniej, bym powiedział w stanie teta, do uczuć swojej wyższej istności, to my cały czas jesteśmy w przepływie, w takiej harmonii, w takim, można powiedzieć, otuleniu rzeczywistości. I patrzymy na te stany hormonalne, na tego awatara, na ten worek hormonalny, na te stany emocjonalne. Patrzymy, można powiedzieć, jako widzowie, jako obserwatorzy. I one się pojawiają, zburzają, słabną, uspokajają się. I ten dystans, czy ta neutralność, że nie porusza to nas w sposób taki stały, osadzony, no to jest, można powiedzieć, momentem, kiedy my pięknie urzeczywistniamy to, kim naprawdę jesteśmy. Kiedy jesteśmy zidentyfikowani tym, że to, jak emocjonalnie się czuję, to oznacza to, kim jestem, no to niezłe z tego jest... Niezłe z tego jest 4D. Albo po prostu jesteśmy w niezłej ciemnej D. Bo utożsamianie się z ulotnością jest sprzeczne z tym, kim naprawdę jesteśmy. Więc widzicie, tak częstokroć jest ten obraz nam podawany, że dobrze, czujesz się emocjonalnie, czujesz się dobrze, to jesteś szczęśliwy i to jest esencja życia, żeby właśnie czuć się szczęśliwym w ten sposób. Słuchajcie, to łatwo rozróżnić, że emocjonalne stany są raz takie, przepływają i są tym rodzajem tego pierwiastka wodnego, który jest cały czas w przepływie. I ta emocjonalność jest jak woda w nas, która płynie, przepływa, wypukuje, różne rzeczy się pojawiają. I jak fajnie zobaczyć, że ci wszyscy nauczyciele, którzy nas gdzieś tam zaczepiają, pokazują nam jakieś nasze odsłony wynikające z przywiązania do jakichś mentalnych obrazów, czy jakiegoś przywiązania do jakichś rzeczy, do jakichś osób, do jakichś stanów, to nam tak naprawdę prędzej czy później ta woda będzie nam wypukiwać i pokazywać nam w naszych reakcjach, które będą czasami komediowo dramatyczne. Znowu zatrzymanie z wydechem, relaks i obserwacja. I wtedy naturalnie się pojawia w nas perspektywa tego obserwatora, który widzi tą rolę, którą odgrywamy, wynikającą z jakiegoś schematu, z jakiegoś przywiązania. I kiedy to pielęgnujemy, to można powiedzieć,
pozwalamy sobie rosnąć, chociaż my jesteśmy duzi, ale pozwalamy się rozrzedzać, czy ta zasłona się rozrzedza i ta mgła widzenia siebie zaczyna się ulatniać. Dlatego, że wtedy zaczynamy widzieć życie z perspektywy swojego wyższego jestestwa. A jak zaczynamy to widzieć, to te teatry zaczynają, można powiedzieć, już nie tak nas wkręcać, wciągać i zaczyna to życie być nasze takie, można powiedzieć, takim łagodnym, harmonijnym, doskonałym przepływie. Ale nie w doskonałości, harmonii, która jest oceniana przez nasz umysł, bo to nasze wyższe jestestwo widzi we wszystkim harmonię. Umysł zobaczy tam chaos, niepoukładanie, także to jest w ogóle totalnie fajna impreza na tej ziemi. I tak, warto się zastanowić, jacy nauczyciele, jakie sytuacje nas wzburzają, poruszają. Wdzięczność za nich, bo oni, te sytuacje, ci nauczyciele nam tak wiele pokazują, że my w tym swoim mentalu jesteśmy poprzywiązywani, skrępowani. Skrępowaliśmy się sami różnymi przekonaniami. I podziękować wszystkim burzom emocjonalnym i czas na to, żeby dać krok jeszcze głębiej i zacząć widzieć pewne rzeczy z perspektywy swojego wyższego jestestwa. Pozwolić sobie na zatrzymanie, na relaks. Chociaż czasami powiem wam, że można się tak zapętlić w emocjach, w tym kołowrocie tego teatru hormonalnego, że nie jesteśmy w stanie widzieć niczego więcej. Więc prędzej czy później albo coś tąpnie i nas zatrzyma w sposób fizyczny, przyciągniemy taką sytuację, albo się ona objawi w naszym ciele fizycznym, albo już teraz możemy sobie zadbać o to, by być w swoim takim wsłuchiwaniu się w siebie, obserwowaniu, podziękowaniu, wdzięczności wobec tych wszystkich nauczycieli. Najlepszego, hej.